Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam. Tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między poszczególnymi typami listingów, takich jak MLS, Exclusive czy Open? Są one zasadnicze. Jakiekolwiek wątpliwości chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. The solution to COVID-19 starts with you. Stay home and away from others if feeling ill, even with mild symptoms. Keep 2 meters apart from anyone outside your household, even if they're family or close friends. Wear a face covering inside public spaces and workplaces. Wash your hands often. Take the online self-assessment to learn if you should get tested. Our job to stop the spread is not over. By working together, we will make a difference and keep everyone safe. To learn more, visit ontario.ca/coronavirus. Pieniądze to wynalazek, który zmienił świat. Pozwalają kupić rzeczy i usługi, ale co najważniejsze, pozwalają robić plany na przyszłość. Przedstawiamy nasz nowy serwis Personal Financial Management. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę Polski Credit Union, a będziesz miał darmowy dostęp do wszystkich transakcji, które zrobiłeś. Nawet tych przeprowadzonych w innych instytucjach finansowych. Ale oczywiście to nie wszystko. Personal Financial Management pozwala Ci ustawić i kontrolować Twój budżet, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Życie nie stoi w miejscu. Twój budżet też nie powinien. Zobacz swoje wydatki w kategoriach, które mają sens dla Ciebie. Sprawdź, na co Ty wydajesz pieniądze. Spójrz globalnie na swoje finanse, a będziesz mógł podjąć lepsze decyzje. Po więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową lub jeden z naszych oddziałów. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, przebywającego czasowo w Polsce. Witam Państwa jak zwykle niezwykle serdecznie. W zeszłym tygodniu w Operze Krakowskiej miała swoją premierę nowa inscenizacja opery Wolfganga Amadeusza Mozarta Così fan tutte w reżyserii Jerzego Sztura. To jego trzecia realizacja dla krakowskiej sceny operowej. Jerzy Sztur zadebiutował pod koniec 2016 roku, reżyserując Don Pasquale Gaetano Donizettiego. Spektakl przyjęto entuzjastycznie, co zaowocowało następną realizacją Cyrulika Sewilskiego Rossiniego. Teraz przyszła pora na arcydzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Così fan tutte to z jednej strony klasyczna opera buffa opowiadająca o niedoskonałości stosunków damsko-męskich rozpiętych między ideą miłości a pokusami cielesnymi. Z drugiej strony doprawiona jest ona gorzką prawdą o ludzkiej naturze. Temat, oparty podobno na prawdziwych wydarzeniach, podsunął kompozytorowi sam cesarz Józef II Habsburg, na którego zamówienie powstało dzieło. Kluczowym elementem libretta, które napisał Lorenzo da Ponte, autor tekstów powstałych wcześniej oper Wesele Figara i Don Giovanni, jest zamiana partnerów między parami kochanków i wystawienie na próbę wierności kobiet. Ta opera jak cudowna bańka mieni się barwami bufonady, parodii, autentycznego i udawanego uczucia. Dochodzi jeszcze do tego barwa czystego piękna, napisał biograf Mozarta Alfred Einstein. W odróżnieniu od dwóch poprzednich, entuzjastycznie przyjętych oper, zrealizowanych w klasycznej formie, tym razem reżyser zaproponował wersję niekonwencjonalną. Sporo uwspółcześnił i pozmieniał, uzyskując według wielu obecnych na premierze krytyków inscenizacyjny groch z kapustą. Zamiast tradycyjnego, XVIII-wiecznego Neapolu, akcja toczy się w bliżej nieokreślonej przestrzeni, gdzie stylizacja i umowność mieszają się z nadmierną dosłownością.
nawet tak cennego komizmu właściwego dla opery buffa, jest tym razem jak na lekarstwo. Niestety scenografia i kostiumy dopełniają wrażenia sporej przypadkowości tej inscenizacji. Świetnie natomiast brzmią wszyscy wokaliści oraz orkiestra pod batutą Tomasza Tokarczyka, który odpowiedzialny jest za stronę muzyczną przedstawienia. Dyrekcja Opery Krakowskiej podkreśla, że jeśli kolejne obostrzenia pandemiczne wykluczyłyby obecność widzów w teatrze, spektakl w reżyserii Jerzego Sztura będzie można obejrzeć online. W wieku 94 lat zmarł twórca kasety magnetofonowej, inżynier Lou Ottens. Będąc szefem działu rozwoju produktów holenderskiej firmy Philips, Ottens rozpoczął pracę nad kasetą magnetofonową we wczesnych latach 60. Chciał opracować niewielki nośnik muzyczny, który byłby mniejszy od taśm szpulowych. Miało to na celu ułatwienie dostępu do muzyki. Własne prace rozpoczął od stworzenia drewnianej makiety, która mieściła się w kieszeni. W 1963 roku produkt został zaprezentowany na targach elektroniki organizowanych przez Radio Berlin i wkrótce okazał się światowym sukcesem, dokonując przełomu na rynku. Na świecie sprzedano ich około 100 miliardów. Jego twórca pomagał również firmom Sony i Philips w opracowaniu płyty kompaktowej. Mimo że kasety magnetofonowe zostały wyparte przez nowocześniejsze nośniki, wyraźnie jednak wracają do łask. W Wielkiej Brytanii sprzedaż kaset w pierwszej połowie ubiegłego roku wzrosła aż o 103%. Mistrz hiszpańskiego kina Pedro Almodóvar powraca swoim pierwszym anglojęzycznym filmem pod tytułem Human Voice. W rolę główną wcieliła się laureatka Oscara, jedna z najważniejszych współczesnych aktorek, Tilda Swinton. Pedro Almodóvar w swoim pierwszym anglojęzycznym filmie inspiruje się monodramem Jeana Cocteau i daje wielkie pole do popisu Tildzie Swinton. Trwająca zaledwie 30 minut miniatura hiszpańskiego mistrza z miejsca stała się sensacją ostatniego festiwalu w Wenecji. Ludzki głos to błyskotliwy monolog Tildy Swinton o samotności, tęsknocie i zaczynaniu życia od nowa. Almodóvar bawi się tu kinem, tworzy umowną przestrzeń, mruga do nas, a my toniemy w jego uniwersum mocno zafrasowani, a jednocześnie uśmiechnięci. Ludzki głos to także komentarz do pandemicznego zamknięcia, pełen smutku, ironii i nadziei. Zdjęcia do filmu powstawały w trakcie hiszpańskiego lockdownu. W perfekcyjnie zrealizowanym obrazie znajdziemy wszystko to, za co kochamy kino jednego z najbardziej cenionych w filmowym świecie reżyserów. Almodóvarskie kolory, świetne kostiumy, czułość, inteligencję i przewrotny humor. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Marzę już o kolejnym z Państwem spotkaniu i mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień.